Jak dostać się do Rosji? Dosyć trywialne pytanie z nie do końca prostą odpowiedzią. Rosja na przestrzeni paru ostatnich lat coraz częściej i bardziej zachęca do siebie coraz to nowych turystów. Z każdym rokiem widzimy wzrost popularności rosyjskiej kultury, muzyki, filmów czy gier. W związku z tym odpowiedzmy sobie na pytanie, jak dostać się do Rosji? Oczywiście mowa o tej Rosji, która w końcu otworzy granice dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ obywatele niektórych krajów Unii Europejskiej już spokojnie mogą sobie wjeżdżać na terytorium Rosji. Polityka zagraniczna. Pamiętajcie, żeby pojechać do Rosji potrzebujecie paszportu oraz wizy. Do stycznia 2021 roku obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej przysługiwała wiza typowa wklejana do paszportu, którą było dosyć ciężko dostać, jeśli nie mieszkaliście w Gdańsku czy Warszawie, gdyż są to miejsca, gdzie znajdują się konsulaty Rosji. Od stycznia tego roku cały proces otrzymywania wizy został znacznie uproszczony. Wystarczy na stronie ambasady wypełnić odpowiednie formularze. Wiza elektroniczna pozwala na przebywanie w Rosji przez 16 dni. I taka wiza powinna kosztować w okolicy $40. Z tym, że musicie do tego doliczyć również ubezpieczenie. Jeśli chcecie dokładniejszy materiał, jak uzyskać wizę do Rosji oraz jakie istnieją typy wiz w Rosji, to dajcie znać w komentarzach. Zacznijmy jednak od tego słonia w pokoju, jakim jest międzynarodowy lot z Warszawy do Moskwy. Choć dla mieszkańców Warszawy czy centralnej Polski może być to dosyć wygodna opcja, tak zachód Polski, a w szczególności północny zachód, tak patrzę na siebie Szczecin, jest w tej sytuacji bardzo poszkodowany. Jednak dojazd do Warszawy to tylko część problemu. Musicie zdawać sobie sprawę, że lotnicze połączenie Warszawa i Moskwa jest operowane tylko przez dwóch operatorów. Jest to Polski Lot oraz rosyjski Aeroflot. I można powiedzieć, te firmy mają taki monopol na to połączenie. Jednak dlaczego warto o tym pamiętać? Chociażby dlatego, że ceny na te loty są praktycznie zawsze wysokie. A o wszelkich tanich liniach lotniczych, low-costerach takich jak Ryanair, Wizz Air możecie zapomnieć. Od razu też należy odrzucić opcję pociągu z Warszawy do Moskwy, czy samochodowej podróży przez Białoruś. Odrzucimy ją, ponieważ na granicy Rosji i Białorusi brakuje punktów granicznych, które pozwalałyby na przemieszczanie się obcokrajowców do lub z Rosji. Możliwe, że nie wiedzieliście, ale granica między Rosją i Białorusią przypomina taką wewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Z małym jednak twistem. Granice te mogą przekraczać wyłącznie obywatele Rosji albo Białorusi. Tak więc de facto pociąg jadący z Warszawy do Moskwy przez Białoruś nie jest zbyt legalny, albo inaczej przeznaczony jest dla Białorusinów i Rosjan. PKP o tym nigdzie nie informuje, w związku z czym było parę afer z tego powodu. Jakie mamy inne opcje? Cóż, możemy wybrać się do któregoś z naszych sąsiadów z nadzieją na tańsze połączenia lotnicze. Na przykład z takiego Berlina mają latać rosyjskie low-costery, które nie fakt, że będą tańsze, jednak byłoby to dosyć nudne pójście na łatwiznę. Tak więc sprawdźmy, w jaki sposób możemy dostać się do Rosji bez lotów międzynarodowych i pociągów donikąd. Najtańszą opcją na naszej liście będzie zapewne podróż autobusem do Kaliningradu. Autobusowa podróż do rosyjskiej eksklawy może okazać się dla nas Polaków jedną z najtańszych opcji podróży do Rosji. Kaliningrad może okazać się nie tylko sam w sobie ciekawym miejscem do zwiedzenia, ale takim naszym portem wycieczkowym. Jest tak, ponieważ z Kaliningradu, jako z części Federacji Rosyjskiej, latają wcześniej wspomniane rosyjskie low-costery, których cena jest nieporównywalnie niższa niż ceny lotu czy Aeroflotu. Poza tym z Kaliningradu możecie polecieć nie tylko do Moskwy, ale też do wielu innych rosyjskich miast. Warto też wspomnieć o tym, że granica polsko-rosyjska nie jest zbytnio oblegana, czego nie możemy powiedzieć o granicy polsko-ukraińskiej. Będąc w temacie państw nadbałtyckich, warto wspomnieć o podróży przez Łotwę czy Estonię. Trasa przez te kraje umożliwia nie tylko podróż samochodem czy pociągiem, ale również promem. Z takiego Tallina możemy na przykład udać się do Petersburga pociągiem. Podróż ta będzie trwać 8 godzin, a bilety będą kosztować 123 zł. Z Tallina możemy również pojechać do Moskwy. Podróż ta będzie dwa razy dłuższa niż podróż do Petersburga i będzie ona również droższa, bo będzie kosztować 300 zł. Do Moskwy możemy również pojechać z Rygi. Podróż ta będzie trwać 16 godzin i kosztuje około 193 zł. Wspomniałem również o podróży promem. Podróż promem do Rosji, a dokładniej z Tallina do Petersburga, pozwala na wyjazd do Rosji bez wizy. Co jest zasadniczo bardzo ciekawą opcją dla tych wszystkich, którzy nie chcą wydać dużo pieniędzy na biura pośrednictwa wizowego lub nie mają czasu zajmować się wizami. Wykupienie specjalnego rejestru na stronie przewoźnika St. Peter Line umożliwia nam podróż i zwiedzanie Petersburga przez 72 godziny.
bez potrzeby wyrabiania wizy. W taką podróż możecie również się udać z Sztokholmu lub Helsinek. Brakuje mi konkretnych danych, jeśli chodzi o cenę, jednak jednodniowa podróż do Petersburga w systemie bezwizowym powinna się obejść w okolicy 216 euro. Jeśli interesuje Was temat wyjazdu do Rosji bez wizy, to również dajcie znać w komentarzach. Będąc już w temacie Helsinek, warto wspomnieć o pociągu z Helsinek do Petersburga. Kosztuje on 132 zł, a sama podróż trwa około 3,5 godziny. Istnieje również połączenie do Moskwy, lecz trwa ono 15,5 godziny, a sam bilet kosztuje 500 zł. Jeśli chcecie sprawdzić północny zachód Rosji, czyli okolice Murmańska, polecam przejście granicy z terenów Norwegii. Jest to dobra opcja, jeśli chcielibyście zwiedzić wcześniej wspomniany Murmańsk i na przykład zobaczyć jeden z atomowych lodołamaczy o imieniu Lenin. Dobra, Paweł, ty cały czas gadasz o tym Petersburgu, a ja chcę pojechać do Moskwy. Spokojnie, ponieważ z Petersburga do Moskwy możecie dostać się bardzo nowoczesnym pociągiem, który zabierze was 4 godziny do stolicy Rosji. Jest to tak zwany Sapsan. Ceny biletów zaczynają się już od około 100 zł. Muszę również wspomnieć o najbardziej bezsensownej podróży, moim zdaniem, którą jest podróż przez Ukrainę. Głównym tego powodem jest to, że przekraczacie dwie granice, polsko-ukraińską i ukraińsko-rosyjską, na których za każdym razem będzie sprawdzany wam paszport i będziecie stać bardzo długo w kolejce. A jeśli nie macie samochodu, to będziecie zmuszeni do korzystania z ukraińskiego transportu kolejowego, który stoi na bardzo niskim poziomie. A same połączenia kolejowe są bardzo drogie, zwłaszcza do Moskwy ze względu na napiętą sytuację polityczną. Trasa przez Ukrainę odpada również dlatego, że jadąc przez Ukrainę robicie jeden wielki łuk i moim zdaniem istnieją lepsze i łatwiejsze sposoby dotarcia do Moskwy lub do jakiegokolwiek miejsca w Rosji. Odradzam komukolwiek, chyba że jesteście masochistami i lubicie stare, bardzo stare pociągi. Ja nie lubię.